Rudolf Steiner: Jak osiągnąć poznanie wyższych światów? Warunki tajemnego szkolenia, część pierwsza. Warunków przystąpienia do tajemnego szkolenia nikt nie może ustalać w sposób dowolny. Wynikają one z istoty wiedzy tajemnej. Jak nie może zostać malarzem człowiek, który nie chce wziąć pędzla do ręki, Podobnie też nie może dostąpić wtajemniczenia nikt, kto nie zechce wypełniać tego, co nauczyciele wiedzy tajemnej podają jako konieczne wymagania. W gruncie rzeczy nauczyciel wiedzy tajemnej może dawać tylko rady, i w tym też znaczeniu należy przyjmować wszystko, co mówi. Przemierzył on drogi przygotowujące do poznania wyższych światów, wie z doświadczenia co jest do tego potrzebne wyłącznie od wolnej woli każdego człowieka zależy czy zechce pójść tymi drogami czy nie gdyby ktoś żądał od nauczyciela aby udostępnił mu szkolenie tajemne bez spełnienia wymaganych warunków byłoby to żądanie w rodzaju naucz mnie malować ale zwolnij zbrania pędzla do ręki Nauczyciel wiedzy tajemnej nie może też dać niczego, co nie odpowiada wolnej woli przyjmującego. Należy jednak podkreślić, że nie wystarczy samo ogólne pragnienie wyższej wiedzy. Wielu ludzi będzie oczywiście żywiło to pragnienie. Po kimś, kto posiada jedynie samo pragnienie, bez chęci wnikania w szczególne warunki tajemnego szkolenia, nie można się spodziewać, by na razie cokolwiek osiągnął. Powinni to rozważyć ci, którzy uskarżają się, że szkolenie nie jest dla nich łatwe. Kto tych surowych reguł wypełniać nie chce lub nie może, powinien na razie zrezygnować z tajemnego szkolenia. Warunki te są wprawdzie surowe, lecz nie twarde. Ich spełnienie nie tylko powinno być czynem wolnym, lecz nawet musi nim być. Kto tego nie bierze pod uwagę, temu wymagania tajemnego szkolenia łatwo mogą się wydawać przymusem wywieranym na jego duszę lub sumienie. Szkolenie polega bowiem na rozwijaniu w sobie życia wewnętrznego. Nauczyciel wiedzy tajemnej musi więc udzielać rad dotyczących tego wewnętrznego życia. Nie można jednak uważać za przymus tego, co wypływało z wolnego postanowienia. Gdyby ktoś zażądał od nauczyciela przekaż mi swoje tajemnice, lecz pozostaw mnie z moim zwykłym sposobem odczuwania, z moimi uczuciami i wyobrażeniami, byłoby to żądanie niemożliwe do spełnienia. Nie pragnąłby wtedy niczego więcej, jak tylko zaspokojenia ciekawości, pędu do wiedzy. Jednak z takim nastawieniem nie da się nigdy osiągnąć wiedzy tajemnej. Mają tu być opisane kolejne warunki stawiane uczniowi w tajemniczenia. Należy podkreślić, że przy żadnym z tych warunków nie wymaga się całkowitego ich spełnienia, lecz jedynie dążenia do takiego spełnienia. Nikt nie może wypełnić ich całkowicie. Każdy jednak może wejść na drogę ku ich spełnieniu. Chodzi o wolę, o nastawienie do wstąpienia na tę drogę z gotowością. Pierwszym warunkiem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie cielesne i duchowe. To, jakie ktoś ma zdrowie, nie zależy na razie rzecz jasna od niego ale starać się o to zdrowie może każdy tylko w zdrowym człowieku może powstać zdrowe poznanie szkolenie tajemne nie odtrąca żadnego człowieka któremu brak zdrowia musi jednak wymagać aby posiadał wolę do prowadzenia zdrowego trybu życia w tej sprawie człowiek powinien zdobyć jak największą samodzielność dobre rady którymi zasypują go inni przeważnie o to nie proszeni z reguły są całkowicie zbędne. Każdy powinien dążyć do tego, aby samemu na siebie uważać. Od strony fizycznej będzie tu chodziło raczej o unikanie szkodliwych wpływów. Do wypełnienia naszych obowiązków niejednokrotnie musimy robić rzeczy, które nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Człowiek musi rozumieć, że obowiązek trzeba stawiać wyżej niż troskę o zdrowie. Lecz Czegoż to nie da się wyrzec przy pewnej dozie dobrej woli? W pewnych wypadkach obowiązek musi stanąć wyżej niż zdrowie, a nieraz nawet wyżej niż życie. Nigdy jednak u ucznia wiedzy tajemnej nie może być używania życia. Używanie życia może być dla niego jedynie środkiem do podtrzymania życia i zdrowia. A w związku z tym najważniejsze jest, by zdobyć się wobec siebie samego na całkowitą szczerość i rzetelność. Nie pomoże prowadzenie ascetycznego życia, jeżeli będzie to wypływało z podobnych pobudek co inne sposoby szukania zadowolenia. Ktoś może znajdować w ascetyzmie takie same upodobanie, jak inny w piciu wina. Nie może się on jednak spodziewać, że tego rodzaju asceza przyda mu się choć trochę do wyższego poznania. Wielu ludzi wszystko, co pozornie przeszkadza im pracować nad sobą w tym kierunku, zrzuca od razu na swoje warunki życiowe. Mówią więc: Przy moich warunkach nie mogę się rozwijać. Zmiana warunków ich życia mogłaby być z wielu innych względów pożądana. Dla celów tajemnego szkolenia, żadnemu człowiekowi nie jest to potrzebne. Do tego celu wystarczy, aby właśnie akurat w tych warunkach, w jakich się ktoś znajduje, czynić dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego tyle, ile tylko jest możliwe. Każda praca może służyć całemu społeczeństwu, i o wiele wyższą cechą duszy ludzkiej jest jasne zdanie sobie sprawy, jak niezbędna dla całego ogółu jest najmniejsza być może nieprzyjemna praca niż myśleć ta praca jest dla mnie zbyt licha jestem wart czegoś innego szczególnie ważne dla ucznia jest dążenie do pełnego zdrowia duchowego niezdrowe życie uczuciowe i myślowe w każdym wypadku sprowadza z dróg do wyższego poznania podstawę stanowią tutaj spokojny Przejrzyste myślenie oraz pewność w reagowaniu i uczuciach. Uczeń wiedzy tajemnej niczego bowiem nie powinien wystrzegać się bardziej niż skłonności do fantazjowania, nerwowości, egzaltacji, fanatyzmu. Powinien przyswoić sobie zdrowe spojrzenie na wszystkie okoliczności życiowe, musi pewnie orientować się w życiu. Powinien pozwolić rzeczom spokojnie przemawiać do siebie i na siebie oddziaływać. Powinien starać się sprostać życiu zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Musi unikać w swoich sądach i odczuciach wszelkiej przesady oraz jednostronności. Gdyby tego warunku nie spełni, zamiast w światy wyższe popadłby w krainę własnej wyobraźni. Zamiast prawdy wystąpiłyby w nim jego własne, ulubione domniemania. Lepiej, aby uczeń wiedzy tajemnej był człowiekiem trzeźwym, aniżeli człowiekiem egzaltowanym i fantastą. Drugim warunkiem jest czuć się ogniwem całego życia. W spełnieniu tego warunku zawarte jest wiele rzeczy. Każdy jednak może wypełnić go na swój własny sposób. Jeśli jestem wychowawcą i mój wychowanek nie odpowiada temu, czego sobie życzę, nie powinienem zwracać moich uczuć od razu przeciwko niemu, lecz przeciwko sobie. Powinienem czuć się z nim tak dalece zespolony, by zadawać sobie pytanie, czy to, co mnie nie zadawala w moim wychowanku, nie jest następstwem mojego własnego czynu? Zamiast zwracać uczucia przeciw niemu, zastanowię się raczej nad tym, jak mam się zachować, aby mój wychowanek mógł w przyszłości lepiej sprostać moim wymaganiom. Przez takie nastawienie zmienia się stopniowo cały sposób myślenia człowieka. Odnosi się to zarówno do rzeczy najdrobniejszych, jak i największych. Przy takim nastawieniu inaczej zapatruję się na przykład. Na przestępcę. Powstrzymam się z potępieniem go i powiem sobie: Jestem przecież tylko człowiekiem, jak i on. A może to wyłącznie wychowanie, które dzięki okolicznościom stało się moim udziałem, obroniło mnie przed jego losem? I może przyjdzie mi też wtedy na myśl, że ten mój bliźni stałby się innym człowiekiem, gdyby nauczyciele poświęcili mu tyle trudu, co mnie. Zastanowię się nad tym, że przypadło mi w udziale coś, czego on został pozbawiony, że dobro, które jest we mnie, zawdzięczam właśnie tej okoliczności, że on został tego pozbawiony. A wtedy będę też bliski zrozumienia, że stanowię tylko cząstkę całej ludzkości oraz że jestem współodpowiedzialny za wszystko, co się dzieje. Nie znaczy to, że taka myśl powinna być zaraz obrócona w agitatorskie czyny, lecz powinna być w ciszy pielęgnowana w duszy, a wtedy stopniowo zacznie wywierać swój wpływ na zewnętrzne zachowanie się człowieka. W takich sprawach każdy powinien rozpocząć reformowanie od siebie. Nie przyniesie owoców stawianie ludzkości ogólnych żądań. Łatwo osąd jak ludzie być powinni, lecz uczeń wiedzy tajemnej pracuje w głębi, nie na powierzchni. Byłoby rzeczą zupełnie niewłaściwą, gdyby nauczyciel wiedzy tajemnej wiązał poruszone tu zagadnienia z jakimiś zewnętrznymi, dajmy na to politycznymi postulatami, z którymi tajemne szkolenie nie ma nic wspólnego. Politycznie agitatorzy z reguły wiedzą, czego trzeba się domagać od innych. O wymaganiach stawianych wobec siebie mówią znacznie mniej. Łączy się z tym bezpośrednio trzeci warunek, stawiany w tajemnym szkoleniu. Uczeń musi wyrobić w sobie pogląd, że jego myśli i uczucia posiadają takie samo znaczenie dla świata, jak jego postępowanie. Powinien pojąć, że dla bliźniego jest tak samo zgubne, gdy go nienawidzę, jak to, że go uderzę. Wtedy zrozumiem, że gdy pracuję nad własnym udoskonaleniem, czynię coś nie tylko dla siebie, lecz również dla świata. Z moich czystych myśli i uczuć świat odnosi takie same korzyści, co z moich dobrych uczynków. Dopóki nie potrafię uwierzyć w to doniosłe znaczenie mojego wewnętrznego życia dla świata, nie nadaję się na ucznia wiedzy tajemnej. Dopiero wtedy jestem przepełniony prawdziwą wiarą w doniosłość mojego wnętrza, życia mojej duszy, gdy pracuję nad nią tak, jakby była co najmniej tak rzeczywista, jak wszystko, co nas otacza. Muszę pojąć, że moje uczucia wywołują takie skutki, jak czyny mojej ręki. Przez to został już właściwie wypowiedziany warunek czwarty: przyswojenie sobie poglądu, że właściwa istota człowieka nie tkwi w tym, co zewnętrzne, lecz kryje się we wnętrzu. Kto uważa siebie wyłącznie za produkt zewnętrznego świata, wytwór świata fizycznego, nie będzie mógł dojść w tajemnym szkoleniu do niczego. Podstawę tego szkolenia stanowi odczucie, że jest się jestestwem duszno-duchowym. Kto rozwinie w sobie to uczucie, zdobywa też zdolność odróżnienia wewnętrznego poczucia obowiązku od zewnętrznych osiągnięć. Poznaje, że jedno nie może być bezpośrednią miarą drugiego. Uczeń wiedzy tajemnej powinien znajdować złoty środek między tym, co wynika z warunków zewnętrznych, a tym, co uznaje jako słuszne dla swojego postępowania, nie powinien narzucać otoczeniu rzeczy, których nie może ono zrozumieć, powinien jednak wyzwolić się także od chęci czynienia tylko tego, co może znaleźć uznanie w tym otoczeniu. Uznania dla swoich prawd powinien szukać jedynie i wyłącznie w wewnętrznym głosie swojej rzetelnej, dążącej do poznania duszy. Od otoczenia natomiast powinien się uczyć, ile tylko może, aby móc wywnioskować, co jest dla niego właściwe i pożyteczne. Tak oto będzie w sobie rozwijał to, co w wiedzy duchowej nazywa się wagą duchową. Na jednej z jej szal leży otwarte serce na potrzeby świata zewnętrznego, na drugiej wewnętrzna nieugiętość i niczym niezachwiana wytrwałość.